Witam Was moi drodzy serdecznie z tej strony Joken, a przed Wami kolejny odcinek z EuroTraka, który po części będzie poradnikiem dotyczącym naczep, dotyczącym pracowników, a po części też taką relacją z mojego gameplay'u, co robię, jak robię, i nawiązaniem oczywiście też do poprzedniego odcinka. Bo właśnie w poprzednim odcinku, moi drodzy, mówiłem, że jeśli stan konta będzie te 10 milionów, to bierzemy się. Za naczepy. Tutaj odsyłam Cię do poprzedniego odcinka, bo nie chcę też za długo rozwodzić się o co tam chodziło z tym przemyśleniem. Odcinek nagrywałem wczoraj, czyli po dniu czasu realnego. Troszkę czasu w grze spędziłem, nie powiem, że nie, bo wiadomo, musiałem się i przesypiać, chyba z trzy kursy może zrobiłem. W tym czasie mi 10 milionów wleciało. Jak to w ogóle u mnie wygląda? To może zacznijmy od tego porównania, bo będziemy tymi naczepami się dzisiaj dosyć mocno na nich skupiali. Czyli dzisiaj się skupimy mocno na naczepach, mocno na pracownikach. I myślę, że gdzieś tam po drodze kilka ciekawostek Wam powiem. A więc pierwsza rzecz, tutaj jeśli chodzi o moje statystyki, to no przyjmijmy, że kierowców jest 70, dlatego że siebie bym nie liczył, tak? czyli, czyli jest 70 pracowników. Naczep mamy, no trzy mniej trzeba dać, bo trzy są jakby w moim garażu, Ja je też w tym odcinku przeniosę i przydzielę pracownikom, bo bez sensu w zasadzie i tak nie korzystam z tych naczep. Ciężarówek mamy 70, no bo cztery są moje, czyli powiedzmy 70 pracowników, 70 ciężarówek. Natomiast jak widzicie, naczep mamy bardzo mało, no o wiele mniej niż pracowników, czyli połowa, przynajmniej pracowników nie ma yy, naczepy. I dlaczego tak zrobiłem, bo to był właśnie eksperyment, który robiłem w jednym z poprzednich odcinków dotyczących naczep, ale chciałem, no potrzebowałem troszkę czasu i chciałem Wam to też udowodnić, chciałem sam się o tym przekonać, i żeby móc Wam to pokazać, i żeby nie było to puszczanie słów na wiatr. Eksperyment polegał na tym, że często, no tak, na logikę sobie zakładałem, że jeżeli jedziemy własną ciężarówką bez naczepy, tak, Gdziekolwiek, no to zawsze nie mając naczepy, łatwiej nam znaleźć zlecenie, bo możemy sobie różne rodzaje tych zleceń brać. prawda? Jeżeli teraz bym wziął rynek pracy, nie mam podczepionej naczepy, no, załóżmy, że tutaj akurat jestem w tej chwili na wyspie, tak? Bo od razu też jeśli chodzi o, o podsumowanie mojego gameplayu, to właśnie dzisiaj, bo jest promocja na Steamie, dosyć fajna promocja, już myślę, że taniej nie będzie. Z tego co obserwuję od roku, i sobie kupiłem DLC na Francję, Włochy i tutaj Iberia to chyba się nazywa to DLC. Także są trzy DLC w fajnej promocji. Myślę, że już taniej się nie da kupić. Czyli na ten moment, tak naprawdę, całą mapę mam chyba wykupioną, bo nie wydaje mi się, aby mi tu coś brakowało. Wszystko raczej, całe DLC, jeśli chodzi o Europę i tam, powiedzmy, dodatki do Europy, mamy wykupione. No, i moi drodzy, jeśli tutaj wracając oczywiście do tematu, o właśnie, też kwestia podwójnych naczep, na nich też się dzisiaj skupimy. To też będzie ten temat jak najbardziej poruszany, ale zobaczcie, kiedy ja nie mam naczepy, to mogę czy to wziąć zlecenie z podwójną naczepą, czy to już jakąś tam cysternę, bo jednak mam umiejętność jaką ADR-u wyrobioną. I oczywiście to już też. Przeliczaliśmy, że wiadomo, że jeśli jedziesz z własną naczepą, tak, yy, masz zlecenie z własną naczepą, dostajesz za nie znacznie więcej pieniędzy. To już nie będziemy tutaj tego yy, bardziej, yy, wiecie, tematu yy, jakoś tam rozkręcali. Yy, to przeliczaliśmy. Ja uważam, że faktycznie jeśli są ludzie, którzy tych naczep nie uszkadzają, to to się opłaca. Opłaca się jeździć z własną naczepą. Yy, to tak jakby podsumowując yy, ten cały eksperyment, ja jeżdżę bez, bo jakby wiecie, na tym etapie już na zlecenia nie, nie szczypie się, czy ja dostanę 500 czy 400 tysięcy. Jakby wiecie, na mnie robią pracownicy, staram się wybierać zlecenia, które też i pod odcinek się będą nadawały, będą ciekawe i będą różnorodne, bo raz sobie wiozę samochody, raz sobie wiozę jacht. Więc jakby mnie osobiście jazda z własną naczepą po prostu nie kręci, bo chcę różnorodność. Czasem chcę jechać z podwójną naczepą. Natomiast ty, jeśli masz jeszcze niski level i ta kasa ci jest potrzebna, no to raczej bym ci polecał jeździć z własną naczepą, tylko pamiętaj, żeby tej naczepy po prostu nie uszkadzać, bo no, koszt naprawy czasem jest spory. To jest, jeżeli chodzi o naczepę w stosunku do Ciebie, i tak samo dotyczy to pracowników. Moi drodzy, ja to dokładnie sprawdziłem. Przejrzyjmy sobie garaże, żebyście tutaj byli tego. Świadomi, o czym ja mówię. Zobaczcie, posegrujmy sobie ładnie, żebyście mogli to jasno zobaczyć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć garaży, tak? Właściwie siedem, no bo w Sztokholmie mamy jedną naczepę, i tu w ogóle jest taki paradoks, bo przed chwilą sprawdzałem, jeszcze przed odcinkiem się okazuje, że w Sztokholmie mam naczepę podwójną, tak zwaną podwójną Firankę, czyli tą naczepę taką, no wiecie, jak są te zlecenia, takie najdroższe. I nawet nie wiem skąd ta naczepa się tam wzięła. Nie pamiętam, kiedy ją kupowałem. W sensie gdzieś mi się film urwał w nagrywaniu tych odcinków. No, musiałem oczywiście, że na pewno kupiłem, bo z kosmosu ona tu nie przyleciała. Na pewno to kupiłem, tylko po prostu nie umiem zlokalizować odcinka i czasu, kiedy to robiłem. Może ty, drogi widzu, pamiętasz, w którym odcinku kupowałem tą naczepę? Ale to tak w ramach, wiecie, humorystycznym bardziej mówię, ale jest to zgodne z prawdą, nie pamiętam. Natomiast zobaczcie, mamy bardzo dużo garaży, gdzie tych naczep nie ma, i jak widzisz, te garaże niektóre no, nie mają produktywności w porównaniu z tymi, które jednak naczepy mają. Tu chodzi też o jakieś procenty. No, generalnie, jeśli sprawdziłem rejestr pracowników, to ci pracownicy, którzy mają do dyspozycji naczepy, faktycznie zarabiają fajnie. I oczywiście teraz też nawiązanie do tego, że pracownik często wraca, bo nie mógł znaleźć zlecenia bo też wypisaliście o tym w komentarzach, mnie to też się zdarza. I tu jest bardzo prosta odpowiedź dotycząca, dlaczego tak się dzieje. Po prostu, jeśli masz, powiedzmy, niezbyt na początku wyszkolonego pracownika, że nie ma tych wszystkich, wiecie, leveli tutaj zaliczonych, ADR-ów i tak dalej, i tak dalej, o tutaj pani musimy zmienić raczej na delikatny ładunek, żeby jej się trochę tutaj więc dlatego będziemy przeglądali. Tutaj wysoka wartość, spoko, tutaj na razie też. Chociaż tutaj już by można o delikatne, no zobaczymy. W każdym razie, jeśli no pracownicy, jak widzisz, są dopiero świeżo zatrudnieni i nie mają zbyt wielu, można powiedzieć, umiejętności, no to tak się dzieje. Ci pracownicy, którzy zaś zarabiają dużo, i to właśnie mogę wam tu udowodnić. Zobacz pan już prawie, prawie levelowany na fula. Ma zlecenia, które robi 2000 kilometrów, te 200 tysięcy dla mnie na zleceniu zarabia. Inny pan no nie jest jakoś super levelowany, ale też jak widzicie, czyli nie ma tych pustych przebiegów, tych pustych kursów. I paradoksalnie ci panowie tutaj możemy sobie jeszcze sprawdzić. Birgitam, to z tego co pamiętam, jest bez naczepy. Nie wiem, czy Norymberga nie była bez naczepy, bądź Sarajewo. Ale jak widzicie, mimo tego, że ten kierowca, no to akurat jest pani, mimo tego, że nie ma naczepy, zarabia nie najgorzej. Więc jakby, jakbym to zrobił na twoim miejscu? No, myślę, że jeśli masz ograniczony budżet. A na początku na pewno go masz i widzisz, że ja też tak robiłem, że nie kupowałem naczep do wszystkich pracowników, wolałem kupić ciężarówki, to na pewno bardziej się opłaca kupić ciężarówkę, zatrudnić pracownika, niech on sobie leveluje, a z czasem dokupić mu naczepę. Ja tego oczywiście od samego początku, jak widzicie, nie robiłem, bo, bo naczepy kupowałem i dziś to też zrobię i też kupię naczepy. Więc po prostu, no nie polecałbym ci tak od razu. Szaleć z naczepami nie są one potrzebne. A propos naczep podwójnych. To właśnie wpadłem na taki pomysł, moi drodzy. Żeby sobie kupić firankę podwójną. No zobaczymy, jak to wygląda z konfigura konfiguracją tej firanki. Taką na maksa wiecie, wypasioną i do Sztokholmu ją przenieść. Tylko tutaj mamy komunikat. Poczekajcie, tutaj jest jakaś informacja? Nie, nie jest napisane. A był jakiś komunikat. No dobra, mniejsza oto. Chciałbym kupić, słuchajcie, tą na, na Maksa wypasioną, naczepę podwójną, największą jaka jest możliwa. Chyba, ja nie wiem, czy ja taką w ogóle kiedyś jechałem. Ja chyba jechałem. Nie, no, z taką nie. Wiecie, że ja nie pamiętam. Z taką chyba jechałem. Nie, no, z taką też musiałem jechać. <laughs> dobra, zobaczymy, przetestujemy. Mniejsza oto. W każdym razie mam taki plan, aby do Sztokholmu, gdzie jest to, że tak powiem, no dozwolone, dać, no niech sobie będzie firanka, furgon nie musi być i myślę, że tu nie będziemy nic więcej raczej zmieniali co do koloru, jak miałbym płacić za kolor, chociaż, aha, jeżeli zrobię czerwoną, to nic się nie zmieni, bo czerwona czy biała kosztuje tyle samo, no to może, to może czerwona, niech sobie będzie pod barwy Polski. Natomiast nie będę tutaj, wiecie... W tej chwili się bawił z jakiejś, bo jak widzicie, z czasem to to są już takie dodatki, tak? Że opony, możecie felgi, no ale wiadomo, no, na tym etapie, gdzie pracownik ma zarabiać, to ja te naczepy na razie nie będę, jakby wizualnie robił, bo to już są takie pierdoły, a będzie to kosztowało majątek. Bardziej mi chodzi o to, żeby ta naczepa była funkcjonalna. Więc załóżmy 430 tysięcy taka. Naczepa mnie kosztuje. Dodatkowa cena to pewnie za tą dobudówkę. No trudno. Zobaczmy potwierdź, jest ta moja firanka. Zobaczmy, czy jak sobie zrobimy konfiguracja mojej floty. Nie, nie uciekła mi to naczepa. Ej, co się stało, widzowie? Tutaj mam. Firanka podwójna. Kurczę, zastanawiam się, bo to jest 100 tysięcy różnicy widzowie. I się mocno zastanawiam, czy to. W ogóle mi zniknęła ta firanka teraz, nie? No trudno się mówi. A, bo to jest chłodnia. Nie, nie, ja chcę, ja, chcę pod... ja chcę na razie tylko firankę. Idziemy w najtańszą opcję. No nic, uciekła mi. Coś musiałem źle kliknąć, trudno. To wiecie co? To może kupimy sobie Tom, ale byśmy ją troszkę jeszcze powiększyli. To jeszcze raz od nowa. No widzicie, no czasem jestem szkodnik. Dobra, zróbmy tą na maksa wielką i nic więcej już nie kombinujmy, skoro cena akurat za mm, kolorystykę jest taka sama, to dajmy ją na czerwono. Zatwierdź. Jest, dobra, to teraz nic nie klikam, żeby mi nie uciekła. Zakup. I słuchajcie, damy ją do Sztokholmu. A nie, nie można, bo tą podwójną. A, widzicie, czyli taką możemy tylko do Finlandii dać. Fajnie, że nam pokazuje. To teraz mam odpowiedź dla Was. Jeżeli już taką na Maksa wypasioną chcecie, tą naczepę, to można ją dać tylko do Finlandii. Także też tak zrobimy. Moi drodzy widzowie, kupimy tych naczep, bo w Helsinkach, z tego co pamiętam, nie mamy żadnej naczepy. Oczywiście sprawdzimy to jeszcze i zobaczymy, jak pracownicy w Helsinkach będą zarabiali. O tym oczywiście dowiecie się w następnym odcinku, bo to troszeczkę nam czasu zajmie. Więc to będzie czwarta naczepa. I jeszcze jedna. Troszkę, jak widzicie, jest to wydatek, no bo naczepę kupujemy właściwie za cenę ciężarówki, więc tutaj robię bardziej dla widza test, żeby nie rozwijać kolejnego garażu. A, a tą zwykłą firankę podwójną pewnie możemy kupić do. Mm... A widzicie, dobra, ok. Czyli tą zwykłą podwójną możemy tutaj do Norwegii, do Sztokholmu i właśnie tak miałem na myśli. To już jej nie będziemy malować, już niech taka będzie, taka jak ten jeden nasz pracownik nią jeździ. I tutaj w Niemczech też możemy spoko. No ale tak nie będziemy aż szaleli. A nie, Helsinki już były, czekajcie. A to nawet, dobra, Sztokholm. To będzie trzecia, bo w Sztokholmie już jedna naczepa jest. To będzie czwarta, ale yy, powiem Wam, że zastanowię się, czy mimo wszystko, nie, da, nie robić na fulla, bo to jest tylko Firanka. Moi drodzy, o, tu do Amsterdam. znaczy, że Amsterdam nie wiem, czy były naczepy, widzicie, właśnie to jest to, że ja nie pamiętam. Do Bergen damy z dwie. Znaczy, łącznie, żeby były trzy, i, i jeszcze te nisko podłogowe bym sobie kupił, bo znaczy, podłogowe, podwoziowe, no to już one są w zasadzie no, jednymi z lepiej opłacalnych, jeśli chodzi o naczepy. Dobra. Zaraz to oczywiście sobie wszystko sprawdzimy, czy na pewno czegoś nie poknociłem. Nisko podwoziowa, wydaje mi się ta jest całkiem spoko, bo jest dłuższa. Także zakup, to już jest wypasiona, z fajnymi felgami. O dziwo, słuchajcie, naczepa, no trudno, no. Jedną do Sztokholmu. Jedną też do Bergen. I teraz będziemy musieli zobaczyć, gdzie nam naczep brakuje, widzowie? Bo to nie jest tak, wiecie, że ja wszystko pamiętam. Zarządzanie garażami. Okej, okay. czyli nie mamy w Bratysławie, Bukareszt. O, w Paryżu możemy. W Paryżu możemy naczepy do Paryża jakieś kupić, myślę. Także mm, jedną kupimy totalnie zwykłą firankę. Kompletnie zwykłą. Nie musi ciągle być wiecie jakaś wypasiona. Dobra, jedną zwykłą albo dwie zwykłe kupimy, bo one są tanie. Na kasa nam się kruszy, już 10 milionów się zrobiło 5. Um, może tą kontenerową, chociaż kontenerową bardziej by pasowało do pewnie kalais, ale zobaczymy, sprawdzimy czy te kontenery tutaj oddadzą. Jak jest wiecie, gdzieś port, to wtedy oddają te naczepy kontenerowe, ale to się przekonamy w praktyce. A tu już weźmiemy według mojej floty i kupimy. No, różnica ceny jest spora, więc ja myślę, że tu 100 tysięcy jak mam przepłacać, żeby ona była, wiecie, ten to nie ma sensu. Dobra, także z dwie do Paryża. Jak widzicie, też oszczędzam na razie na tych naczepach. Niepotrzebnie w sumie tamte kupowałem takie. Już wypasione, stuningowane, bo to. No dobra. Gdzieś tam jeszcze pamiętam, że Sarajewo nie ma w ogóle naczep, więc zobaczymy do Sarajewa. Czyli po prostu sobie za tą kasę, za te 10 milionów wszędzie wiecie, naładuję naczep ile się da, aby ci pracownicy nam po prostu zarabiali. I taki, taki jest cel, taka jest myśl. Tego wszystkiego? Jak widzicie, koszt... koszt jest tego spory, no ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no trzeba w rozwój firmy inwestować? Dobra, także mamy do Sarajewa, ok, i ja myślę, że jeszcze jeden garaż można by naczepami. O, tu Bergen mamy 7, dobra, czyli wi widzimy, że w Bergen trzeba dwie naczepy przenieść, dwie za dużo mamy. To, może z Bergen przenieśmy sobie do Birdam dwie naczepy. Czyli zarządzanie naczepami. Jeżeli właśnie chcesz przenieść naczepę, to, to słuchaj, co ci proponuję zrobić? Sobie sortuj garaż, wtedy będziesz widzieć. Widzisz, widzisz ten bergen. W bergen mamy. Okej, okay, te są używane. To wiecie, co jedna nisko podwoziowa zdecydowanie jest bez sensu. Więc do Wielkiej Brytanii sobie ją przenieśmy. Okej. Okay. I tak. Co tu w tym Bergen jest? Aha, bo tu gościu korzysta z firanki. W Bergen. Kurczę, no ich Romana korzysta z firanki. No nie chciałbym ją, wiecie. Nie ch no dobra, czyli ta... Firanka podwójna, aha, czyli będą trzy firanki, no to muszę przenieść, no. To muszę przenieść tą zwykłą firankę, sorry pani Romano. Dobra, czyli będą trzy firanki podwójne, dobra, Bergen mamy. To jeszcze z dwie, trzy, trzy naczepy mamy do zakupienia do Birden w Wielkiej Brytanii. Nie wiem nawet jak to się czyta. Ale mniejsza o to, dobra. To wiecie co, to kupimy sobie z dwie firanki. Czyli będą trzy firanki w jednym magazynie i jeszcze jedną niskopodwoziową. Czekajcie, bo ja dwie przenosiłem, to jeszcze jedną muszę kupić, dobra. O no, myślę, że będzie. Ta niskopodwoziowa, może z konfiguracji mojej floty coś. Bo to ta konfiguracja mojej floty to raz po prostu sobie skonfigurujecie i... I daje wam to ten komfort, że nie musicie się tam potem o nic martwić. Oczywiście kopiowanie ustawień, to też wam wszystko pokażę. Nie ma najmniejszego problemu. Ja natomiast na razie tych naczep, słuchajcie, nie będę kopiował. Mmm, dlatego, że jest mi szkoda, szkoda kasy, tak? No i tak, z Warszawy mus, musiałbym przenieść. Czyli wszędzie jest po pięć, czyli załóżmy, że Bukareszt i Bratysława. Czyli robimy sobie tak. Warszawa i znowu sobie robię segregację. Znajduję Warszawę. Mamy słuchajcie, trzy. Yy, właściwie których nie używam. Bukareszt. A skoro nie używam, one też macie rację. Yy, to jest właściwie stoi bezczynnie w tej, yy, w tej Warszawie ta naczepa. Ja jej i tak nie używam naczep, więc jak będę potrzebował to sobie kupię myślę, że to już jestem na takim etapie, że na naczepę mi kasy starczy, dobra także już niech sobie w Bukareszcie i w tym momencie jakby no będziemy mogli podsumować ten odcinek słuchajcie w ten sposób, że że w każdym garażu będzie po prostu pracownik mieć jakąś tam naczepę już chociaż chociaż jak widzicie niech już będzie ta już chociaż ta firanka niech sobie będzie, jako taka najtańsza alternatywa, dobra. I została nam Bratysława, jeśli dobrze pamiętam. Czyli cenowo się super wyrobimy. I w tym momencie w każdym garażu. Ja zazwyczaj mam taką teorię, że no, tutaj wiadomo, do Słowacji nie kupię podwójnej firanki, bo nie, 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 nie można. A zazwyczaj takie trzy firanki są optymalną opcją na jeden garaż, oni mają do dyspozycji. Wtedy mm, można sobie widzowie, moi drodzy, albo tą kłonnicę wybrać. Ona też nie jest najgorsza. To to jest jakiś tam rur czegoś, ale właśnie tutaj zrobimy tak, że jedną weźmiemy nisko podłogową, a jedną nisko podwoziową. Ja jakby nie widzę roz, jakby różnicy między nimi wielkiej, chociaż y, ogromne ładunki raczej na nisko podwoziowej się wozi. Takie ogromne, ogromne, jak są te takie, wiecie, transporty specjalne, to, to na tej się wozi. Bo to tak zauważyłem, na tej się wozi raczej takie, no nie wiem, takie średnio duże. Na przykład jakiś jacht może. Dobrze, no i zobaczmy sobie jeszcze raz. Ojej, akurat naczepy miałem nie wchodzić, tylko w garaże. Naczepy, jak widzicie Warszawa jest zero, dlatego że Warszawa jest moim, tylko i wyłącznie moim garażem, gdzie mam swoje ciężarówki. Na razie naczep nie potrzebuję. Nawet jeszcze jednej ciężarówki mi brakuje, na razie jej też nie kupujemy, niech sobie troszkę zarobi. No, i w tym momencie w każdym garażu pracownicy moi drodzy mają. I jak widzicie, zobaczcie, Bratysława nie miała naczep, więc produktywność tego garażu, no, bardzo słaba, nie? Helsinki też nie miały, bo właściwie jeden gościu miał naczepę. Teraz kupiliśmy w tym odcinku słabo. Do Warszawy nie liczę, widzicie, jest na minusie, no bo to, to ja jestem szkodnik. Także w Paryżu też, jak widzieliście, nie było naczep. Kupiliśmy w tym odcinku też produktywność taka dosyć słaba. Później już Turyn chyba miał naczepy. Także generalnie, a chociaż Bukareszt z drugiej strony zobaczcie, w Bukareszcie pracownicy na pewno naczep nie mieli, w Sztokholmie również była jedna, więc tak jakby nie było. Eee, także, no, jakby na to nie patrzeć, nie zawsze to, czy pracownicy mają naczepy, ma wpływ na produktywność. Ja myślę, że bardziej zdecydowanie wykształcenie tych pracowników. Zobaczcie, na przykład w Amsterdamie, który ma najlepsze wyniki, mamy pracowników. Ocena kierowcy 10 na 10, 8 na 3, 9,2, 7,5. Z tego co pamiętam, to ci pracownicy, Moż możemy zobaczyć według zarządzania kierowcami. O, proszę. Pan Mijako. Szukamy pana Mijako i będziemy wiedzieli jak to wygląda. Czekajcie, bo tutaj teraz troszkę już jest ich sporo. Oczywiście na... nie wiem, czy zrobię to w odcinku, czy zrobię to już słuchajcie poza odcinkiem, ale mogę wam powiedzieć. Kolejne 10 milionów będę sobie zbierał i znowuż dwa, trzy garaże ciężarówki kupione, także to jest jakiś tam mój kolejny cel. Oczywiście levelowanie pracowników. No nie mogę tego pana Mijako znaleźć, w jakim on był garażu, bo nie o jest pan Mijako na całej górze, czyli Amsterdam. Zobaczcie, Amsterdam, najlepiej zarabiający garaż z największą produktywnością to jest Amsterdam i jak widzicie ci pracownicy są tutaj dosyć dobrze, że tak powiem. Wykształceni. Ja, ja co jakiś czas oczywiście to też Wam mówiłem, że co jakiś czas sobie tutaj przeglądam i patrzę, jak ci nasi pracownicy levelują. Widzicie? Także, żeby, żeby na pewno mieć to na uwadze, warto mieć to na uwadze, żeby co jakiś czas zaglądać, żeby im tutaj tą ścieżkę kariery po prostu rozwijać, Delikatny, dobrze, żeby na pewno nie było czegoś takiego, że wiecie, że, że pracownik wyleweluje i, i, i to przegapicie. Także tu co jakiś czas polecam wam zaglądać. Ja to robię generalnie raz dziennie. No tu niektórych dopiero co zatrudnialiśmy, to też nie ma co ich jeszcze oceniać. Natomiast jeśli właśnie chodzi o pracowników, którzy jakieś tam straty mają, czy, czy, czy tego ładunku nie mogli odnaleźć, to raczej to są pracownicy, no niewykształceni. Mam jeszcze coś na koncie, ale to już nie będę, wiecie, dalej szalał z tymi pieniędzmi. Garażu kupować nie ma sensu, skoro i tak ciężarówek nie kupię, więc to sobie odłożę. Może jak będzie 5 milionów na koncie, to wtedy sobie kupię garaż kupię 5 kolejnych ciężarówek. Oczywiście chciałbym, być może będę tak robić, ale zobaczymy jak będę miał luźną kasę. Na razie to wolę jeszcze inwestować to chciałbym moi drodzy zrobić coś takiego, że żeby ci wszyscy pracownicy mieli odpowiednik mojego Volvo, czyli z tym malowaniem, z tym silnikiem dobrym i wtedy też się przekonamy, czy pracownik, który jeździ Volvo o mocniejszym silniku, lepiej zarabia, czy jest bardziej produktywny. Tego nie wiemy. Szkoda, że tutaj też nie można jakoś dokładnie sprawdzić, ile pracownik na przykład mm, wydał na naprawę ciężarówki, nie? Że nie ma takiego dokładnego rejestru, który by danego pracownika wiecie, wyjaśniał ile on tam uszkodził tą ciężarówkę, bo wtedy byśmy mogli wiedzieć, co wpływa na stratę przy zleceniu. Także mamy, mówię, jeszcze ulepszenia tych naczep. Ja na razie się z tym no, nie będę bawić, bo wiecie, to tak naprawdę jakbym chciał wszystkie naczepy zrobić jako jakąś fajną flotę, co oczywiście super wygląda, nie powiem, że nie, ale gdybym chciał no, te wszystkie naczepy zrobić jako no, no własną flotę. To pewnie z 10 albo 20 milionów musiałbym na to wydać. Generalnie jest mi na razie na to po prostu szkoda kasy. Mówiąc najbardziej wprost, moi drodzy. Jest mi na to szkoda kasy. Co tu jeszcze? Czy jest jeszcze coś, co chciałem wam pokazać? no Jeśli chodzi o, o moje tutaj moją karierę, no to troszkę się, kochani moi drodzy, też zmieniło. Tak jak mówię, parę kursów zrobiłem. Dzisiaj sobie jeszcze jednego machnę kursa, tak żeby ten 25 level wbić, natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, o odkrycia to i, i, i więcej miejsc pracy, znaczy agencji pracy odkryłem, tak? Dealerów ciężarówek, troszeczkę jest ciekawe, no ale to też wymagało mojej mojej tutaj kreatywności, bo skoro dokupiłem to DLC, no to jak widzicie, przybyło mi miast, sporo, krajów mi przybyło. I chciałbym na pewno te wszystkie kraje tutaj teraz podkrywać, natomiast miałem jeszcze po zakupie DLC spadek eksploracji mapy na 18%, czyli spadło mi dosyć grubo. No i po tym nowym terenie musiałem pojeździć troszkę, żeby ten, ta eksploracja mapy na 21% chociaż skoczyła. Także to jeśli chodzi o to, no i w tym momencie. No, w tym momencie moi drodzy kochani, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o te naczepy. Reasumując, warto kupować pracownikom naczepy, bo oni na pewno będą bardziej produktywni i będą więcej zarabiali. To tak samo jak warto, żebyś ty brał lub brała zlecenia jednak z własną naczepą. Żeby nie być hipokrytą czy gołosłownym, ja tego nie robię, bo po prostu tak jak mówiłem, lubię różnorodność, ale. Jakby na tym etapie mi nie zależy, już tam wiecie, te 100 tysięcy więcej za zlecenie, po prostu już jakoś tak bardziej to robię dla przyjemności na tym etapie i, i czasem się przekimam, pracownicy na mnie zarabiają, bo sami widzieliście, wczoraj nagrywałem do, dla Was odcinek, um, wydawaliśmy 10 milionów, kupowaliśmy ciężarówki, kupowaliśmy dwa garaże. Dzisiaj czasu realnego, czyli dosłownie 24 godziny czasu realnego później. Ja znowu miałem 10 milionów na koncie i to już tak zaczyna fajnie po prostu funkcjonować. Jeśli chodzi o agencję pracy, tylko nie będę mógł pewnie tutaj za bardzo przejrzeć, a mogę, akurat mogę, bo akurat, no tak, mogę, bo mógłbym teoretycznie zatrudnić kogoś do Warszawy, ale tego nie chcę robić, chyba że naprawdę do Warszawy przeniosę jakichś najlepszych kierowców, ale powiem Wam tak, nie chciałbym, żeby na moich ciężarówkach, tych stricte moich, jeździli pracownicy i nabijali mi przebieg. Bo to też jest tak, że ja chcę, aby te ciężarówki były stuprocentowo moje, że jak pokażę Wam tą ciężarówkę czy tamtą, to będzie w niej stuprocentowo przebieg zrobiony tylko i wyłącznie przeze mnie, a nie przez pracownika. To nie chodzi o nabijanie sztucznego przebiegu. Widzicie, mocno mi tutaj też z ilością pracowników przybyło, bo chyba z trzy agencje pracy w międzyczasie gdzieś tam odkryłem. Także też, też, też fajnie. No mam cel jeszcze, to tak wam powiem, kończąc ten, tą część, może mi się uda to dzisiaj też nagrać, zrobić ten słynny kurs Skalajs do, tutaj było du Duisburga, bodajże tak to się czyta, tą taką trasą śmierci, no zobaczymy czy mi się uda, czy jakieś zlecenie będzie takie w miarę odpowiadające, oczywiście chcę to zrobić na multiplayerze, także... To chyba tyle, jeśli chodzi o naczepy. Także reasumując, zarządzanie naczepami, jak widzicie, mam sporo, no oczywiście tutaj jeszcze jest użycie 0%, bo dopiero te naczepy kupiłem. Jeszcze się jakby no, nie przespałem, to pracownicy nie mieli kiedy tutaj, wiecie, nie mieli kiedy zarabiać, ale patrząc na zarządzanie garażami, to tylko Warszawa nie ma naczep, ale tak jak mówiłem, ona mieć nie musi, bo to są tylko i wyłącznie moje ciężarówki, gdzie, jak widzicie, pracowników. Nie zatrudniam. To są w 100% moje ciężarówki, tylko ja nimi chcę jeździć. Zobaczcie, z Kanią zrobiłem raptem 95 km, Manem tam 2000, a, a właściwie Mercedesem jeszcze nic nie zrobiłem. Natomiast już mam przejechany dystans prawie 40 tysięcy na Volvo i chciałbym do końca tego roku, a nagrywam ten odcinek 26 grudnia. Więc do końca tego roku chciałbym chociaż te 50 koła przebiegu wbić i myślę, że w styczniu może mi się uda już zrobić 100 koła przebiegu tym Volvo. Taki mam po prostu cel. Może głupi, może to wiecie, to nie jest jakiś challenge, ale takie czasami sobie jakieś tam zakładam challenge, to tak jak odkrywanie mapy czy, czy innych rzeczy, po prostu dodatkowe sobie jakieś tam rzeczy robię, tak dla siebie. To jakby nie ma z tego żadnych korzyści, ale, ale dla siebie. Także będziecie mogli w najbliższym czasie też obserwować. Wzrost zarobków tych pracowników, myślę, że Wam tutaj ich pokazywałem, zresztą w garażach to widać, myślę, najdokładniej tak, że kupiliśmy kupiliśmy do niektórych tutaj teraz naczepy garaży, i na przykład Bratysława miała 0%, jeśli chodzi o, o produktywność, Helsinki miały 0%, no, Warszawy akurat nie liczę, Paryż też nie miał zbyt dużo, ale te na pewno najgorsze garaże, znaczy najgorsze w sensie według produktywności na 100% nie miały naczep. Zobaczymy jak to teraz. Chociaż Stambuł miał naczepy, a Birdam już nie, a Birdam wyszedł lepiej niż Stambuł, ale no i Bukaresz to już w ogóle też nie miał naczep, a wyszedł super. Także widzicie, no to na początku to nie ma reguły. Jeżeli no, nie chcecie tej kasy na naczepy marnować, to możecie taką metodę jak ja zastosować. Jak już uzbieracie fajną kasę, to wtedy dokupujecie naczepy. Jak widzicie, tu nie ma jakiejś konkretnej, ściśle, konkretnej, ścisłej reguły. Dobra, to ja się będę z wami żegnał, bo mam jeszcze kursik do zrobienia, który myślę, że też dla was nagram w postaci gameplayu. Także do zobaczenia w następnym odcinku. No i drogi widzu, tradycyjnie proszęcie zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo. Miło, życzę Ci wspaniałego wieczoru dnia czy kiedykolwiek to. Oglądasz, Trzymaj się, cześć!